Dzień dobry, kłaniam się, Kamil Cebulski z tej strony. Jesteśmy tutaj z Krzysztofem i wspominamy 26 lat działalności gospodarczej w Polsce. Krzysztof już weteran. Rzadko mam okazję gościć kogoś, kto dłużej firmę prowadzi niż ja, więc to będzie naprawdę przyjemność rozmowy, Krzysztofie, z tobą. Witam cię. Witam serdecznie, Kamilu. A żebyście wiedzieli, czym się Krzysztof zajmuje, to wchodzicie na stronę www.babies-zone.com, czyli strefa dzieci. Czemu nie strefa dzieci.pl, tylko Babies Zone, jeszcze z myślnikiem? Chodziło bardziej chyba o globalizację, która się nie udała. Z myślnikiem, bo nie było wolnej domeny. żeby było bardziej globalnie, a nie tylko lokalnie. To mi zaraz o tej nieudanej globalizacji opowiesz. W każdym razie Krzysztof produkuje materace dla dzieci, dziecięce, do dziecięcych łóżeczek, takie małe. Takie... Zajmujemy się produkcją materacy dla niemowląt i dzieci w takiej kolejności. Taka nisza straszna. Nie wchodzimy tak w materace w swojej ofercie dla dorosłych. Specjalizujemy się tutaj w tych produktach dla tego człowieczka od zera do trzeciego roku życia. A skąd akurat taka nisza się wzięła? No bo to ja myślałem, że to są jakieś firmy, które to wszystko produkują naraz, a wy jakoś potraficie się skoncentrować na tej jednej małej niszy. Skąd? Nisza rynkowa, którą kiedyś dostrzegłem. Okazało się, że rzeczywiście tutaj jakość produktów dla tej grupy docelowej jest bardzo niskiej jakości. I niespokojna dusza inżyniera kazała mi tutaj coś zrobić. Chcesz powiedzieć, że nie miałeś gdzie dziecka położyć te 26 lat temu? Można było położyć dzieci, ale lepsze były chyba silniki, które stosowały nasze babcie i prababcie od materacy, które w okresie, gdzie zacząłem projektować te rzeczy, były na rynku. Okej. No to dobra, opowiedz, skąd to się wzięło właśnie tak dawno, dawno temu? Ja sobie wyobrażam Krzysztofa, no kończy szkołę, studia i co? Wybiera ścieżkę życia, tak? Wybrać ścieżkę, powiedzmy, tą niebieską pigułkę, tak jak na tym Matrixie jest, gdzie się tą pigułkę wybiera i wybrać tak, bycie wyzyskiwaczem, krwiopijcą i każdy na ciebie źle patrzy, każdy chce od ciebie pieniądze i cię w ogóle nikt nie lubi, albo wybrać ścieżkę taką łatwiejszą, gdzie jesteś wzorem do naśladowania, urzędnikiem piastującym. I to było nierozsądne, że wybrałem tą ścieżkę, podobnie jak ty. Teraz jesteśmy po tej samej stronie barykady. Ale może to było nierozsądne. Co cię skłoniło do tego, że akurat na swoim? No mówię, brak rozsądku. Serio? Naprawdę tak uważasz? No chciałeś się ze mną trochę pokłócić. No chciałem. Ale co, żałujesz tak troszeczkę tej drogi, czy... Sam wiesz, że ta droga jest niezwykle trudna. Jest. I... mnóstwo burz, wichrów, sztormów, bardzo dużej presji zewnętrznej, która działa na nas. I być może po latach człowiek zastanawia się, czy ta droga była jedyna i słuszna, tak? Natomiast czy żałuję? No tak jak każdy chyba swojego życia nie za bardzo żałuje. Było na tej drodze prowadzenia firmy i były fajne momenty i trudne momenty i satysfakcjonujące i niesatysfakcjonujące. No. Jasne. No dobra, ale cofamy się. 26 lat temu, 94 rok i co? Musisz zdecydować, co robisz. 91 to więcej niż 26. To 7 już będzie. No 27, no.
No tak, w maju 27, no. Okej, 91 rok, zmiany 89, wolny rynek, pojawiają się te różne sprzedawcy na ulicy, w ogóle cała transformacja. I co ty? Przypadek. Ciężko wrócić, Kamil, 27 lat czy 26 lat wstecz, żeby jednoznacznie stwierdzić motywację. No, różnie się układało w życiu i już teraz tego nie pamiętam, czy propozycja jakaś zewnętrzna, czy impuls, imperatyw jakiś, który spowodował to, że wtedy właściwie każdy, kto coś robił, zarabiał pieniądze. Było to łatwe, ponieważ były duże niedobory rynkowe i nie trudno było dostrzec niszy. I generalnie z wieloma moimi kolegami tworzyliśmy tak zwaną branżę dziecięcą, rynek dziecięcy w Polsce, który się rozwinął dzisiaj do naprawdę bardzo profesjonalnych rozmiarów i jest to niezwykle ukierunkowany, wyspecjalizowany rynek produktów i ta grupa docelowa jest grupą o bardzo wysokich wymaganiach jakościowych tutaj, jeżeli chodzi o produkty. No, grupą docelową są rodzice tak naprawdę, nie? No tak, ale rodzice dokonują wyboru właśnie i trzeba przekonać tych rodziców, co jest dobre dla tego małego człowieka, który nie powie, co jest dla niego dobre. No więc to jest właśnie połączenie tych dwóch światów, potrzeb dziecka i wiedzy rodziców i jakby przekonania rodziców do nie tylko w warunkach, nazwijmy to, rynkowo-marketingowych, żeby sprzedać produkt obojętnie jakiej jakości, ale wybrać produkt, czy zrobić produkt, który jest odpowiednio dobrej jakości dla tego małego człowieka, który nie jest w stanie sam zdefiniować swoich potrzeb, tak? No i nawet rodzice często nie mają żadnych kryteriów oceny tego, no bo jeżeli idziemy do sklepu i kupujemy, nie wiem, zgnite jabłko, to widzimy, jabłko jest zgnite, tak? A jak ocenić, nie wiem, materac dla dzieci, jak ocenić wózek? Tutaj jest dosyć duży problem, ponieważ cały czas ten rynek się rozwija, profesjonalizuje się w sposób, bym powiedział, w różnych kategoriach produktowych. Dzisiaj na przykład rynek foteli samochodowych stał się niezwykle profesjonalnym, dobrym rynkiem, jeżeli chodzi właśnie o ocenę jakości, bo są niezależne instytucje, które to badają, chociażby no, niemiecki ADAC, prawda, tutaj, i są kryteria, na podstawie których rodzice mogą wybrać produkt, który według nich spełnia kryteria bezpieczeństwa czy ochrony dziecka. W przypadku materacy filozofia, dlatego nawiązałem do foteli samochodowych, filozofia sprzedaży, filozofia budowania takiego produktu jest podobna, natomiast nie ma jednoznacznych kryteriów co do oceny. Dlatego pojawiają się różne firmy na rynku, sprzedawcy, którzy proponują produkty pozornie dobrze albo marketingowo odpowiednio ubrane, które nie spełniają tych najwyższych kryteriów i standardów, które powinny być spełnione w przypadku niemowląt. Jak również to, co powiedziałeś tutaj o tym rynku, skąd rodzice mają wiedzieć. Niestety jest problem z przekonaniem personelu do pewnej wiedzy, pewnych standardów, ale to się zmienia, bardzo zmienia się na korzyść. Natomiast to jest proces, który w tej chwili trwa i jeszcze potrzebujemy troszkę czasu, żeby to wszystko się gdzieś usystematyzowało. Okej. Okay. Czyli co, branża dziecięca, co to było od samego początku właśnie materace i taka wąska nisza? Podejrzewam, że nie, bo wtedy wszystko ssało to... Dokładnie, tak jak tutaj domyślasz się, były to na początku hurtownie, potem sklepy również dziecięce, czyli cały asortyment, kilka tysięcy produktów. Natomiast w pewnym momencie tutaj jakby pomysł na sfokusowanie się na bardzo wybranym asortymencie i tworzenie czegoś, bym powiedział, niezwykłego.
Czyli na początku handlowałeś między innymi materacami i co, doszedłeś do wniosku, że wszystkie produkty dziecięce są w miarę ok, ale te materace to można by lepsze wyprodukować? Nie jest kwestia tylko materacy, po prostu pewne uwarunkowania zewnętrzne spowodowały to, że widziałem, że dostęp do możliwości, do surowców, do technologii, które mamy w zasięgu tutaj, jesteśmy w stanie wykorzystać to wszystko i stworzyć produkt, który będzie na topie europejskim, jeżeli nie światowym, który właściwie mało kto wie, ale w tej chwili jakby po tych 11 latach, jak pokazaliśmy swoje nowości rynkowe, jeżeli chodzi o materace, wskazują kierunki rozwoju cały czas materacy dziecięcych, w Europie przynajmniej, i to raczej firmy zagraniczne nas naśladowały, a nie my firmy zagraniczne. Także co, na przykład Holendrzy, takiego, Niemcy, Włosi zaczęli z nas pewne rzeczy kopiować. Ale... Jakie rzeczy? Kilka przykładów, no bo no materac, no to jaka może być tutaj zaawansowana linia materacy? Nie wiem, masz specjalną aplikację, która łączy się z materacem, który, nie wiem, waży, mierzy, sprawdza, czy jest mokry, czy nie. No co może być takiego tutaj? Taki projekt miał powstać, który waży, mierzy, ale w przypadku materacy dla dorosłych, którzy mają wady postawy i tak dalej, ale niestety tutaj grant z uczelnią jakby nie wypalił, czyli do końca nie byliśmy w stanie zgrać tutaj działań, nazwijmy to, naukowców z działaniami zewnętrznymi, tak, biznesowymi, tutaj produkcyjnymi. No to może, ale jest sporo takich automatyków, mądrych chłopaków, którzy potrafią różne dziwne rzeczy technologiczne opracować. Hej, na razie się do tego tematu nie wracaliśmy, okay. Natomiast pytasz, jakie nowości, tak? Co można było w tym materacu zrobić? Oglądałeś naszą stronę? Tak. Tak. Bardzo ładna strona, dużo zdjęć, przekrojów i tak dalej. To jest nasza nowa strona, natomiast jeżeli spojrzysz na któryś materace, powiedzmy premium, tam będzie widać przede wszystkim taką ramę dla dziecka, i to są materace wielostrefowe, czyli my zaczęliśmy opracowywać takie konstrukcje, które nie tylko w konstrukcjach dla dorosłych, jako pierwsi w Europie jakby zaaplikowaliśmy tutaj pewien trend, pewną wiedzę, która była stosowana w materacach dla dorosłych, trzeba było ją przenieść dla tego małego człowieczka, który zmienia tak zwany parametr wzrostu i wagi. Czyli trzeba było pewne rzeczy zoptymalizować, bo dziecko, wiadomo, rośnie. Tak jak rośnie, no to zmienia się jego waga i zmienia się jego wzrost. I musieliśmy to zaaplikować do pewną wiedzę, która była stosowana w materacach dla dorosłych, przenieść to na produkty. Jasne. Dla dzieci. Czemu to nie przeszło tak naturalnie? No przecież jak ja wymyślam nową super technologię robienia materacy dla dorosłych i robię ich zyliardy kopii, tak? No to czemu nie zrobić takiej małej wersji i sprzedawać materace dla dzieci? Czemu duże firmy się nie zajmują? No, na tym polega twój biznes, że ci duzi nie bardzo chcą wchodzić w tą niszę. No, zaczęli wchodzić, to też jest problem. Natomiast w 80, nie, zaraz powiem ci, 10 lat temu, w 2009 roku, czyli 9 lat temu, tak, pokazaliśmy jako pierwsi w ogóle w Europie materace wielostrefowe dla dzieci, pewną zmianę filozofii, gdzie już rok, dwa lata później inne firmy zaczęły zagraniczne stosować jakby ten trend, pewne inspiracje. Ja nie mówię, że to jest kopiowanie. Oczywiście zdarzały się firmy, które wprost kopiowały nasze wyroby, również na polskim rynku, nie mając jakby tak własnego pomysłu, tylko uważają, że kopiowanie to jest właśnie ta metoda,
którą można odnieść sukces. Natomiast okazało się, że jednak ten pomysł polskiego inżyniera przeniesienia pewnych rzeczy i zaadoptowania to dla tego niemowlaczka jest słusznym, taką słuszną ideą, którą jakby podjęli inni wytwórcy, a również dosyć duże firmy zagraniczne, które to robią. Nie twierdzę, że to był jedyny mój pomysł. Oczywiście my się inspirujemy cały czas tym, co się dzieje na rynku, ale staramy się zawsze, czy staram się do naszych wyrobów, do tych wyrobów wnieść jakąś wartość dodaną. To nie są czyste kopie samej myśli technicznej, już nie mówię kopie wyrobu, ale pewne zaangażowanie, czy to surowców, czy technologii, którą tam można zastosować, zawsze staram się, żeby to była wartość dodana. Jasna sprawa. I co? Okej. Okay. Mówisz tak, koniec ze sklepem, koniec ze sprzedażą, zaczynamy coś tam produkować swojego, aż w końcu porzuciłeś w ogóle handel i skupiłeś się tylko na produkcji materacy. Dobrze to rozumiem? Tak, dokładnie. Co takiego zatem było złego w handlowaniu? Co ci tam przeszkadzało, że skręciłeś jednak w stronę produkcji? Zbyt dużo, nie można było się koncentrować i na handlu, i na produkcji. I stwierdziłem, że produkcja, tutaj jeszcze jakieś dodatkowe rzeczy, które możemy wnieść do tych produktów, będą istotne. I właśnie one też będą zaspokajały jakieś wewnętrzne ambicje. No tak, ale wiesz, w handlu już byłeś. Tak, już miałeś całą strukturę, miałeś dostawców, odbiorców, wiesz, to już było, a produkcja to jednak uruchomienie czegoś nowego, więc coś ci musiało, jakieś argumenty za produkcją były. Ja mogę taki argument powiedzieć, że w produkcji jest wyższa bariera wejścia, tak? I o ile sklep dziecięcy może sobie otworzyć każdy, kto wziął dotację i ma jakiś lokal, tak? O tyle produkcja to jest już no, troszeczkę wyżej i dużo mniej ludzi w ogóle chce wejść w coś takiego, a skoro dużo ludzi nie chce wchodzić w produkcję, tak? No to nie chcę powiedzieć łatwiej, ale te trudności są inaczej rozłożone. To nie jest taka bezpośrednia konkurencja, tylko to już no, jest troszeczkę inaczej, że jest ten rynek taki trochę mniejszy. No, nie jest rynek mniejszy. Jest kwestia, czy potrafimy na ten rynek wejść. I tutaj właśnie bariera wejścia na rynek z produktem jest może większa. Natomiast pamiętaj, że sklep działa zazwyczaj lokalnie. Chyba że ma tam jakieś swoje strony internetowe, tak, gdzie może sprzedawać bardziej globalnie. Natomiast producent, jeżeli ma unikatowe wyroby, może globalizować tą sprzedaż, rozszerzać na inne rynki. To na pewno jedna z motywacji zajęcia się właśnie tego typu działaniem, a nie wyłącznie działaniem odtwórczym, o tak powiem. Nie można się koncentrować na tak wielu działaniach, czyli handlu i produkcji i nie wiem, dodatkowych innych, osiągnąć sukces w sensie wyrobu. Jasne. Dobra, czyli zostałeś przy produkcji i co? I gdzieś tam zrobiłeś takiego pivota kiedyś dawno i trzymasz się tego, skala rośnie, bo powiedziałeś o globalizacji, ale jak w samym początku rozmawialiśmy o domenie, to tak powiedziałeś, że ta globalizacja tak trochę się nie udała. Ciężko zdobywać, coś nam sprzęga, wiem co się dzieje. Czasami nie? Połączenie jest słabsze, internet gdzieś tam wiesz, zawieje, ale okej. Okay. Próbowaliśmy oczywiście wystawiać się na targach zagranicznych, tak jak ci powiedziałem. Wystawiamy się na dużych targach w Polsce cały czas. Oczywiście mamy coraz więcej klientów. Rozszerzamy tą sprzedaż na inne kraje. Natomiast dla małej firmy zawsze jest ta bariera wejścia, chociażby ze względu na możliwości logistyczne, współpracy z odpowiednimi firmami. Duże firmy często nie chcą współpracować z małymi dostawcami, a mali dostawcy nie rozwiną się, jeżeli nie zaczną współpracować
z odpowiednio dużymi firmami. Te firmy też nie mogą być za duże, żeby nie zjadły jednym ruchem, jednym pociągnięciem takiego małego dostawcy, więc trzeba wybierać tych dostawców, tych odbiorców na poziomie, który można objąć, ogarnąć, zaspokoić, jak również ogarnąć to finansowo. To jest kwestia stoków magazynowych, możliwości produkcyjnych i takiego zrównoważonego rozwoju, który jest stopniowy, a nie skokowy. Jakby rozumieć zagrożenia, które mogą z tego wyniknąć, jeżeli firma przegrzeje, jakby jeżeli będzie miała zbyt dużego odbiorcę. A takich odbiorców, jeżeli chodzi o sieci handlowe, wiemy czasami, jak niektórzy producenci polegli tak na współpracy z takimi odbiorcami, fokusując się tylko i wyłącznie na jednego takiego dużego odbiorcę. Okej, czyli co, mówisz, że byłby spory problem, gdyby nagle się ktoś do ciebie zgłosił i powiedział, chcę kupić do sieci tyle i tyle materacy, co by, nie wiem, musiało podwoić twoje moce produkcyjne. To byś powiedział, nie bardzo, no, nie chcę inwestować, nie chcę ryzykować, bo odbierzecie jedną partię, a potem nie odbierzecie i będzie lipa. Nie, przede wszystkim poszukałbym zabezpieczeń instrumentów finansowych, które zabezpieczą nasze transakcje i produkcję, żeby nie stracić płynności finansowej. To jest bardzo ważne dla mojej firmy, tym bardziej, że musimy działać w kategoriach długofalowych, a nie takiego właśnie impulsu ekonomicznego. Czy coś nam się uda sprzedać, jakaś super transakcja jedna, a jeżeli ta transakcja nie wyjdzie, to musi być przygotowane i z perspektywą długofalową rozwoju tutaj bardziej. Oczywiście jesteśmy otwarci na takie zamówienia. Masz takiego partnera? Nie wiem, trochę wykładowców z branży dziecięcej mamy, ale kto wie, nigdy nie wiesz, kogo połączysz w życiu. Gdzieś rozmawiam raz przy piwie z jednym człowiekiem, potem przy piwie z drugim człowiekiem gdzieś w Afryce, a za pół roku się dowiaduję, że oni zrobili razem biznes i wybudowali fabrykę w Afryce, więc dziwnie niekiedy tutaj wszystko może funkcjonować. Okej, ale jeżeli masz firmę, ona już działa, no to oczywiście każdy chce, żeby to tak troszeczkę rosło. Więc pytanie, dlaczego nie urosło? Co jest teraz największą przeszkodą w rośnięciu? Rzeczywiście ilość sprzedaży, czy produkcja jest największą przeszkodą? No, gdzieś teraz musisz mieć jakiś problem, nad którym pracujesz, i jak rozwiążesz ten problem, no to możesz być większy. Przeważnie jest to sprzedaż w małych firmach, ale w takich trochę większych to niekoniecznie. Twoja diagnoza jest słuszna, bo borykamy się oczywiście ze sprzedażą, z konkurencją, która się pojawiła. Według mojej oceny jakość tych wyrobów jest niższa, ale też cena jest niższa, więc jest taka firma, tak? Cena czyni cuda. I być może osiągnęli większy sukces, jeżeli chodzi o sprzedaż w wolumenach ilościowych, wartościowych, natomiast na pewno nie mają tej jakości produktów, która jest pożądana przez jakąś grupę docelową klientów, która jest bardziej świadoma, która ma nieco większy portfel, ale przede wszystkim zależy nam na tej świadomości rodziców, bo to jest ten odbiorca, który decyduje o zakupie. I nad tym właśnie teraz pracujemy, czyli nowa strona internetowa, nowa nowa, powiedzmy, linia, czy nowy sposób komunikacji, który jest dzisiaj wymagany, jeżeli chodzi o rynek. Jak również za chwilę podejmiemy współpracę, która już wcześniej istniała, z grupami takimi opiniotwórczymi, jeżeli chodzi o grupy medyczne, czy powiedzmy pracowników medycznych, którzy będą mogli w sposób rzetelny ocenić jakość tych wyrobów, zasugerować, zaproponować, żeby rodzice wzięli pod uwagę jakąś grupę wyrobów, a nie tylko nachalny taki marketing. Czyli jakość, jednym słowem, w to idziecie, w tą wyższą półkę. Jakość zawsze jest
sprzedaje. No, nie powiedziałbym, czy zawsze się sprzedaje, bo jednak te Chiny, prawda, jakoś tam całkiem dobrze funkcjonują, ale rzeczywiście od pewnego momentu są ludzie, którzy na pewne grupy produktów mogą wydać więcej. Nie wiem, czy czytałeś taką książkę Sekrety amerykańskich milionerów. To jest genialna książka, to jest no, praca naukowa w zasadzie. Dwóch autorów w swojej karierze profesorskiej zrobiło kilkanaście różnych wielkich badań i badali, kim są milionerzy, czyli ci ludzie, którzy powiedzmy dzisiaj umierają, sprzedajemy majątek, spłacamy kredyty i czy zostanie milion dolarów. I z ich badań, to mnie zastanowiło, przeankietowali i milionerów, i niemilionerów, na co wydają pieniądze i mniej więcej ile. Na różne kategorie produktów, jak jakieś alkohole, nie wiem, czekolada i tak dalej, i tak dalej. Okazało się, że milionerzy na wszystkie kategorie bez jednej wydają mniej statystycznie, tak? Czyli strasznie skąpią albo no, nie, odraczają tą przyjemność swoją w czasie, no bo oszczędzają, żeby inwestować i tak dalej, i tak dalej. Ale na jedną kategorię wydają więcej i to jest edukacja swoich dzieci. Co prawda nie pamiętam dokładnie, czy tam była kategoria materace dla nowonarodzonego dziecka. Podejrzewam, że nie, bo to było za szczegółowe. Ale rzeczywiście jest tak, że na dzieci jesteśmy w stanie wydać dużo, dużo więcej niż na siebie. Więc tutaj mi się wydaje, pójście w jakość ma sens. Nie próbujemy to wykorzystać. A nie myślałeś, żeby pójść w drugą stronę, żeby tak troszeczkę rozszerzyć markę? Że może niekoniecznie tylko no, materace, pościele i tak dalej, ale nie wiem, łóżeczka, wózki? No są wyspecjalizowane firmy, które produkują takie rzeczy i konkurowanie z wyspecjalizowanymi dużymi firmami jest niezwykle trudne. No jest. Raczej bym tutaj szukał rozwiązań zamknięcia pewnej grupy produktów, czyli zamknąć materac, pościel, kołdrę tylko i wyłącznie łóżeczkiem. Natomiast meble to są designerzy, to są mody, to są zupełnie odmienna produkcja, inaczej wyspecjalizowana, zupełnie inne technologie, które tam trzeba poznać i tak dalej, więc wchodzenie w taką grupę docelową produktów byłoby moim zdaniem bardzo nierozsądne, bo można by przeinwestować tutaj. Nie można się znać na wszystkim, nie można robić wszystkiego. Zresztą firmy bardzo takie, mówimy tylko oczywiście o meblach dla dzieci w tym momencie, europejskie meblarskie firmy, które są bardzo, powiedzmy, marki rozpoznawalne, sami nie robią materacy, sami nie szyją pościeli, zlecają to firmom zewnętrznym, więc tutaj wyspecjalizowanie jednak firmy w jakiejś grupie docelowej produktów jest jak najbardziej uzasadnione i nie można konkurować na wszystkich rynkach, tym bardziej mała firma tego nie jest w stanie zrobić, bo rozdrobni się po prostu na różne produkty, nie będzie w czymś, powiedzmy, w absolutnym topie. A czy od początku właśnie miałeś tak skonkretyzowane poglądy? Bo jak ja rozmawiam z przedsiębiorcami, to na samym początku właśnie mówią, a zrobię to i tak jedno, drugie, trzecie, piąte i dopiero jak coś pieprznie, tu się finanse nie zgrają, jakieś problemy, no to jednak wtedy gdzieś dopiero się koncentrują na tym jednym. A no te 20 kilka lat doświadczenia, aż promieniuje od ciebie. W momencie, kiedy zaczęliśmy pracę, to już było 16 lat firmy, więc mieliśmy już, miałem doświadczenie, jeżeli chodzi o rozwój dziecięcego, oczekiwania rodziców, potrzeb, jakby też określenia potrzeb tego niemowlaczka i tutaj od samego początku założeniem była najwyższa jakość.
Natomiast potem rynek nas zmusił do tego, żebyśmy zrobili produkty, które ja nazywam produktami budżetowymi. Natomiast to jest nasze prywatne takie tutaj wewnętrzne określenie, bo nie chodzi o to, że ta budżetowość powoduje, że jakość tych produktów jest niska. Po prostu używamy nieco tańszych surowców czy nieco tańszych komponentów, które są wystarczająco dobre i tworzą dobry produkt, ale ze względu na swoją rynkową cenę możemy zaoferować produkty nieco tańsze, tak? Czyli dla osób, które nie dysponują odpowiednio wysokim czy wyższym budżetem, lub nie mają tej świadomości, ale w sklepie, mając do wyboru wyroby o podobnej cenie, mogą zauważyć też inną jakość tych wyrobów i no, często je wybierają. A nie myślałeś o tym też w ten sposób, że posiadanie tych niskobudżetowych rzeczy zwiększa sprzedaż tych wysokobudżetowych rzeczy? No, tak się dzieje właśnie. Bo, tak, takie badania, jeden tutaj kolega, z którym prowadziłem rozmowę, mówił, że jedna firma wydawnicza sprzedawała prenumeratę, taką normalną, standardową, powiedzmy za, nie wiem, $50, wersję elektroniczną za $120 i wersję standardową plus elektroniczną też za $120. No i duża część ludzi wybierała to elektroniczną i zwykłą, tak? Ale po co, skoro w tej samej cenie jest sama elektroniczna i zwykła, to po co utrzymywać tą środkową, znaczy samą elektroniczną, więc wywalili ją. I co się okazało? Tak naprawdę nikt jej nie kupował, ale kiedy się ją wywaliło, to bardzo, bardzo spadła sprzedaż tej prenumeraty, tej największego produktu. To też podobnie jak jest z luksusowymi firmami, typu, nie wiem, o samochodach mówiłeś, tak, że no, te firmy luksusowe, nie wiem, Porsche, Ferrari i tak dalej, to one... Nie mówiłem o samochodach. Nie mówiłeś? O fotelach mówiłeś, okej. Okay. O fotelach samochodowych. Ale nie po to oni budują te takie samochody w wersji 5 sztuk, które kosztują 10 milionów złotych, po to, żeby na nich zarabiać, ale to, że oni to mają, to im się zwiększa sprzedaż tych modeli takich tanich. Świadczy to o potencjale i możliwościach. Dokładnie, więc może zrób taki materac super, 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 super mega premium. Na rynek rosyjski. Na rynek rosyjski, tak? No tam też handlujesz? Tak. Wiesz, to tak rozmawiamy już ładny kawałek czasu i tak. Widać to doświadczenie w tobie, widać no, takie ułożone wszystko, przemyślane, jakąś strategię, wizję, ale mów o tych ciężkich chwilach. Kiedy ostatnio próbowałeś popełnić samobójstwo, bo ci w biznesie nie szło i z jakiego powodu? Nie chcę popełnić samobójstwa. Okej, okay, taka figura retoryczna. Gadaj o tych mówię... błędach. Przyznaj się, co Krzysztof zrobił źle przez te 26 lat. Zaczął prowadzić firmę. No nie mów. Co ty byś mógł innego robić? Zostać urzędnikiem. Nie wytrzymałbyś pewnie na urzędzie. Zależy jaki. Łatwo się posługiwać demagogią i cudzymi pieniędzmi. Łatwiej niż prowadzić biznes za realne pieniądze w niedużej skali i borykać się z problemami, z którymi się borykamy. No tak, ale wiesz, no coś jest jednak w tych alpinistach, że wiesz, włażą na te najwyższe góry świata, na te Monteveresty, a jak już ten Monteverest został zdobyty, to zrobili kategorię zdobywanie Monteverestu zimą. No bo po co sobie ułatwiać, nie? A potem zdobywanie Monteverestu bez tlenu, tak? A potem zdobywanie Monteverestu w klapkach zimą bez tlenu, nie? I wiesz, no mamy coś takiego w sobie, że nie,
My w urzędzie nie możemy, ale tak na przestrzeni 26 lat, tak? 27 do doświadczenia, gdzie jakieś błędy popełniłeś, które cię, nie wiem, doprowadziły do jakichś problemów? No, wiemy, że od handlu gdzieś tam na produkcję szedłeś, tak? Czyli zwiększałeś barierę wejścia, żeby nie być w takiej branży, że sobie każdy może sklepik otworzyć i konkurować, że to jednak wejście w produkcję wymaga już trochę wyższych wysiłków, powagi, nakładów i tak dalej. Ale jakie jeszcze mógłbyś dać takie lekcje, gdy nie wiem, mało ci się firma nie przewróciła, bo nie wiem, wziąłeś kredyt i nie mogłeś go spłacić. No oczywiście, że takie momenty były. Wielu przedsiębiorców takie chwile przeżywało. Myślę, że generalnie moje pokolenie, które podlegało jakby temu okresu transformacji, wchodziło w ten najbardziej taki efektywny okres pracy zawodowej, gdzieś było po prostu skazane na prowadzenie jakiejś własnej działalności, no bo tak wyglądał wtedy ten rynek. Więcej osób chciało prowadzić tą własną działalność niż być pracobiorcą, tak? Być pracownikiem. Dzisiaj to pokolenie mileniasów bardziej woli jednak pracować i mieć święty spokój i ograniczają swoje potrzeby. Nie chodzi o budowanie konsumpcji, raczej o te realia, które nas spotkały na co dzień. Myślę, że też brak takiej wiedzy na temat rozwoju rynku, tych ugruntowanych rynków, powodował to, że nie wszystkie rzeczy można było przewidzieć, szczególnie dla małej firmy. Czyli co, żałujesz, że się nie uczyłeś? Że nie czytałeś książek ekonomicznych, że... Zbyt mało czytałem może tych książek ekonomicznych, być może... Ale myślę, że edukacja, taka typowa edukacja uczelniana też by tego nie zmieniła. Raczej jest to często taki zbieg okoliczności, sytuacji, które spotykają na drodze przedsiębiorcy, tak. Natomiast udało się z tych problemów wyjść. Firma w tej chwili ma bardzo takie przyzwoite podstawy i stoimy dosyć twardo na nogach ekonomicznie. Nie jest nas łatwo przewrócić. Oczywiście duże instytucje finansowe mogą zawsze to zrobić, tak? I tutaj oczywiście to uzależnienie od instytucji finansowych jest niezwykle ważne, ale udaje nam się od wielu lat współpracować na bardzo takich dobrych ocenach, nazwijmy to, wystawianych przez nich i staramy się dywersyfikować różne metody finansowania firmy, żeby po prostu się nie przewrócić. Tak, no to może jest ci za wygodnie w takim bądź razie, skoro tak doświadczenie, stabilizacja gdzieś tam, nie masz takiego... Zamienicie. Ale nie, bo to wiesz, o to chodzi, że jak są problemy, to też człowieka motywuje do roboty, tak? A jak tak się wszystko ładnie, sielsko układa, to tak... Ale my mamy bardzo dużo roboty, Kamil. Ja nie mówię, że sielsko układa. No ale mówiłeś, że mamy stabilne podstawy i tak dalej, no to ja spróbuję... Działamy od tylu lat i działam tak zwaną należytą starannością, żeby omijać te burze. Jak statek handlowy płynie w tej chwili i transportuje towar po oceanach, no to jeżeli przychodzi prognoza pogody, to kapitan czy armator nakazuje zmianę kursu. Nawet jeżeli to jest dłuższa droga, ale opowiadaj o tych zmianach, opowiadaj. Co to były za zmiany, czym spowodowane? Nie wiem, z ostrożności nie wchodziłeś w jakieś deale na przykład? Z ostrożności, czy nie wchodziłem w deale? Cały czas nie wchodzimy w deale z ostrożności. Raczej szukamy, wybieramy firmy, które nie budzą naszych wątpliwości tutaj, jeżeli chodzi o
regulowanie zobowiązań, tak, czyli naszych należności. Czyli płynność innych, czyli kilka ludzi ci nie popłaciło faktury i miałeś problemy. Wtedy dopiero się pewnie zainteresowałeś tym. Oczywiście, a tobie wszyscy popłacili faktury, tak, Kamil? Tak. Tak? Tak, biorę z góry i podpisują weksle i to przeważnie pomaga. No widzisz, dlatego my, co prawda weksli nie podpisują, ale nie handlujemy ze wszystkimi, którzy by chcieli z nami handlować, bo mamy pewne obawy, a jeżeli nie chcą spełnić kryterium właśnie oceny przez instytucję finansową, czyli na przykład w przypadku faktoringu i oceny przez instytucję ubezpieczającą, no to wtedy już nie wchodzimy w ten deal. Okej. Okay. A to większość przez factoring, przez terminy idzie, a nie za gotówkę? Nie. Część gotówka, część terminy płatności. No, wypracowaliśmy już jakąś tam metodologię, tak, oceny firm, ale też no, korzystamy z zewnętrznych możliwości oceny. Czyli popłynąłeś kiedyś na tym, że ktoś ci większej kwoty nie zapłaci? Nie. To nie jest tak, że... Niekoniecznie popłynąłeś, ale problemy były pewnie. Były jakieś problemy, które no, w znacznym stopniu rozwiązaliśmy. No to w jaki sposób? Jak jakieś rady? Nie wiem, tu powiedziałeś o factoringu, czyli wdrożyłeś u siebie factoring. Tak. Czyli to powiedzmy tym, którzy nie wiedzą, że jeżeli macie jakąś taką branżę, produkty, gdzie często sprzedajecie na termin do kogoś, no to i musicie czekać 90 dni, no to wtedy możecie z bankiem czy z jakąś firmą podpisać umowę, tak, że wy od razu otrzymujecie te pieniądze pomniejszone o jakiś tam ułamek tak, procenta. Tak, proponuję szukać faktoringu pełnego, czyli krótko mówiąc instytucja finansująca sprawdza odbiorcę, jak również gwarantuje poprzez ubezpieczyciela wypłatę należności zgodnej części należności zgodnej z umową. Zazwyczaj można się zmieścić w niezrealizowanej marży, czyli de facto można odzyskać zainwestowane pieniądze bez zrealizowanego zysku. Jasne. I na przykład 80 czy 90% wartości transakcji. Jasne. I co? I to cię doświadczenie nauczyło, że jednak warto wydać te kilka procent czy kilka promili, nie mam pojęcia jakie tam są stawki, na to, żeby się zabezpieczyć przed płatnościami. Zawsze bezpieczny obrót finansowy jest istotny w działaniu firmy. Czyli... I działanie przed zabezpieczeniem się przed utratą płynności finansowej. No tak, tylko do takich wniosków, to jest, wiesz, to jest taki wniosek, do którego się dochodzi już po fakcie bardzo często. Nie? Już po tych pierwszych problemach. Jeśli się tych faktów troszeczkę... zgromadziliśmy. Okej. Okay. I do tej pory się pewnie gdzieś tam bijecie. Okej. Okay. Dobra, czyli wiemy, że troszeczkę no tutaj taką radę możesz dać, że może by przed faktem pomyśleć i zabezpieczyć te swoje płynności. Co jeszcze takiego przygodowego, złego, najchętniej złego, bo to wiesz, to jest wtedy najwartościowsze, bo wiesz, uczyć się od kogoś, kto mówi, że same sukcesy poniósł, to takie wiesz... Takie słabe, a no jednak na tych błędach się uczymy, nie wiem. Nie miałeś naprawdę takich przykrych momentów, które... Czy miałem przykrych momenty, ale wiesz, staram się wybrać teraz w myśli, ponieważ no, ta nasza rozmowa nie była w żaden sposób przygotowana, sygnalizowana. Staram się znaleźć w pamięci jakieś takie spektakularne. Ale to okej, to zmienimy temat. Jak rodzina... Bo też rozmawiałem niedawno z kolegą, który produkował znaki drogowe, produkuje. I tak kiedyś zmienił się, bo córka poszła do przedszkola i tam trzeba było narysować rodzinę. No i narysowała siebie i matkę bez ojca. Nauczycielka się zapytała, gdzie jest tata, a ona odpowiedziała, że w Warszawie. I tak mu się trochę przykro rodzina zrobił. Rodzina się angażuje w moje przedsięwzięcia biznesowe. Czyli angażujesz ją dzielnie do produkcji, do działalności? Nie angażuje się. Nie angażuje się.
Czemu nie angażuje się? Czemu nie angażujesz rodziny? Myślę, że chyba tutaj każdy z nas jakąś tam swoją drogą idzie i czymś innym się zajmuje i dzielenie się w życiu wszystkimi problemami byłoby chyba niedobre. Oczywiście to wsparcie wzajemne jest, natomiast nie wykonujemy... Jest to firma rodzinna, można powiedzieć. No nie. Zdecydowanie. Okej. A czy to dobrze, źle, bo tak... Nie wiem, trudno mi ocenić. Bo wiesz, bo to tak... Co będzie z firmą za 20 lat na przykład? No zobaczymy, co się wiele firm ma problemy z sukcesją, więc zobaczymy, co będzie. Właśnie. Tego nie wiem, ale jest to na pewno jeden z wielu problemów z tych istotnych, które należy rozwiązać. Okej, ale wiesz, kiedy rodzina jest w firmę zaangażowana, to jednak z tą rodziną się spędza czasu. Kiedy nie jest zaangażowana, a jest okres, gdzie trzeba po te 16 godzin robić, bo jakiś nieprzewidziany problem, a że nieprzewidziane problemy są zawsze, to zawsze trzeba robić po 16 godzin, no to się tak trochę odbija na życiu rodzinnym, czy nie? No tak i nie, no bo znajdujemy czas dla siebie. Zresztą znajomi stwierdzili, że i tak bardzo dużo czasu spędzamy gdzieś dziwnie razem, na jakichś innych wyjazdach, czy w jakichś miejscach, które zupełnie nie są związane z biznesem. No bo teraz możecie. Może bardziej rozmawiajmy o Ale innych pasach. Teraz możecie, a wcześniej to pewnie była jedna wielka, zanim to się wszystko ustrukturyzowało, to taka jedna wielka prowizorka. Tu, tam trzeba jeździć, tu robić, tam. A no teraz już to jest rozwinięta firma, funkcjonuje długo, tak? I pewnie jeszcze długo tak, będzie. Okej, dobra. Czyli co? Wszystko idzie fajnie, przyjemnie i jakieś perspektywy. Kamil, nie idzie wszystko fajnie. Ja cię tak powiedział, żebyś powiedział w końcu coś takiego, na podstawie czego moglibyśmy się czegoś nauczyć. Słuchaj, no generalnie walczymy z rynkiem. Coś znowu nam zbywa. Zaraz wróci pewnie. Z rynkiem, ale oczywiście w tych pozytywnych aspektach, to znaczy staramy się działać tutaj etycznie na rynku, edukować, ale... Co to znaczy etycznie? Taki dowcip ci opowiem, zanim odpowiesz, bo przychodzi... Co to jest etyka? I się zapytał się taki uczeń swojego tam mistrza, tak? I mówi, że wyobraź sobie, że masz sklep, i przychodzi do ciebie człowiek i ci płaci za produkt 100 zł ci daje i wychodzi. I ty nagle odkrywasz, że ten banknot 100 zł to tak naprawdę są dwa banknoty 100 zł, które tak się skleiły razem, że wyglądały jak jeden. I ty jeszcze widzisz klienta tam za oknem, za witryną, że wychodzi. I etyka to jest to, czy powiedzieć o tym banknocie 100 zł swojemu wspólnikowi. To taki dowcip. Ja nie mam tego dylematu, ponieważ nie mam wspólnika. Mm-hmm. To dobrze czy źle? No bywało tak, że miałem wspólników i niestety nasze poglądy i drogi się rozchodziły. Oczywiście też były różne uwarunkowania i różne emocje, tak, poziom emocji. Natomiast tutaj jakby te dwa banknoty sklejone i etyka wspólnika, tak, nie dotyczy, taka rubryka nie dotyczy. Natomiast mówiąc o etyce, na przykład nie stosujemy czarnego PR-u wobec konkurencji, czego niestety nie możemy powiedzieć o konkurencji.
Czyli co, nie robisz takich reklam, gdzie bierzesz standardowy proszek do prania i nasz proszek do prania i nasz jest ładny, a konkurencji jest zły? Nie, nigdy tego nie robiliśmy. Również w komunikacji słownej gdzieś, czy to są targi, czy jakieś inne, nigdy starałem się nie mówić źle o konkurencji. Natomiast jeżeli konkurencja na przykład kopiowała, czy wprost, a nie dodając wartości do danych, oczywiście mówiłem, że to jest kradzież wartości intelektualnych, natomiast nie mówiłem, że jesteście na przykład, używając słów niecenzuralnych, tacy czy inni, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast nie powinniście tego robić. Możecie, macie prawo funkcjonować, wszyscy mamy prawo funkcjonować, ale bądźcie w czymś lepsi, tak? No i konkurencja oczywiście w wielu przypadkach jest lepsza, dlatego jest konkurencją, która być może osiąga lepsze sukcesy finansowe niż my. Natomiast no, cały czas rośnie nam ta grupa docelowa klientów. Oczywiście chciałbym, żeby to działo się dużo szybciej, żebyśmy mniejsze nakłady pracy musieli w to kładać, mniejsze nakłady finansowe, które są związane z promocją, z reklamą, współpracą, żeby firma mogła się pod tym względem szybciej rozwijać, bo to jest też kwestia konkurencyjności w ogóle na rynku firm, które muszą mieć odpowiednie potencjały, tak, głównie potencjały ekonomiczne. I tak naprawdę to nasze działanie cały czas, ta misja, która jest związana, i to nie jest fanaberia, tak, to nie jest tylko korporacyjny bełkot, związana jest z tym, żeby te produkty były naprawdę odpowiedniej jakości, ja już nie mówię najwyższej, ale nie schodzimy poniżej pewnych standardów jakościowych, to jest pierwsze przesłanie. Drugie przesłanie to jest takie, że nawiązując współpracę z jakimiś partnerami, bardzo staramy się, żeby ta współpraca była długofalowa i jak najlepsza, żeby nasi partnerzy też chcieli po prostu organicznie z nami współpracować. My staramy się o to. Nie zawsze to oczywiście wychodzi, tak? Różne są aspekty i uwarunkowania. To wiesz, to jest troszeczkę już takie przemyślenia. Pozwolę sobie użyć tego słowa mędrcy, chociaż nie czuję się taką osobą, ale to wynika z doświadczeń. I osoba, która tutaj sprowokowała tą naszą rozmowę, jest tym młodym duchem, tak? Który tu zmienia, no wiele zmieniła przez ostatnie tam kilka miesięcy naszej współpracy. I ty się dajesz tak zmieniać? Dałem się zmienić. No to wiesz, ja sobie potrafię to wyobrazić, że ty 20 ileś lat na rynku, wyjadacz, dużo przeżył i tu przychodzi ktoś młody i chce ci wywrócić różne rzeczy. No właśnie, tu nie chodzi o to, żeby wywrócić różne rzeczy, tylko cały czas w rozmowach naszych na początku było to, żeby połączyć właśnie pewne doświadczenia życiowe z młodością. Tym bardziej, że Donata jest młodą mamą, jest tym może już dla nas nie docelowy, może następny będzie klient docelowy tutaj, natomiast jest tą osobą, która jakby organicznie czuje, wyczuwa potrzeby rynku, ale z jej pokolenia, tak? Gdzie my już jesteśmy poza tym wszystkim i do końca nie jesteśmy w stanie zrozumieć być może dzisiejszych potrzeb młodych ludzi, żeby im pewne rzeczy przekazać. I właśnie to, co się wydarzyło przez ostatnie tam powiedzmy 4 miesiące, dało tutaj firmie takiego kopa, jeżeli chodzi o zmiany. Jak one będą odbierane przez rynek, przez naszych klientów, jaki będzie ten feedback rynku B2C, prawda? Tego na dzień dzisiejszy nie wiem. Jest to inwestycja, którą podjęliśmy się tutaj dokonać, tak? Ale ja się też musiałem wiele nauczyć, wiele zmienić w poglądach, spojrzeniu na rynek. Także na początku
no nie ukrywam, że był większy opór niż teraz. Natomiast może dlatego, że Donata też jest inżynierem. Łatwiej nam było tutaj na pewne rzeczy wspólnie spojrzeć, ale też ocenić potrzeby klientów, tak, w sensie przekazu. To jest bardzo ważne w dzisiejszych czasach, ten marketing, tak, przekaz, który dociera do klienta, nie tylko produkt, tak. Ja tutaj ten produkt, powiedzmy, jestem w stanie wymyśleć, zrobić, spróbować go odpowiednio przygotować i zbadać pod różnymi kątami, czy w różnej ocenie. Natomiast należy go, przepraszam, należy go też odpowiednio, zastosować odpowiedni przekaz do klienta, tak? I nad tym teraz pracujemy, żeby cały ten marketing, przekaz związany z produktem był jak najlepszej jakości. No, pracujemy tutaj. To jest strasznie w ogóle trudne. Ja też nie potrafię często pojąć, dlaczego właśnie jak się coś tam przesunie w bok, da inny kolor i jakiś, nie wiem, zrobi grafikę, zamiast pisać tekst, to jakoś tak, wiesz, sprzedaż rośnie i tak dalej. Więc ty mówisz, że nie możesz zrozumieć tego młodszego pokolenia. Ja jestem tym trochę młodszym pokoleniem, ja nie potrafię zrozumieć też swojego pokolenia, tak? Dlaczego ludzie przy wyborach kierują się tymi kryteriami, a nie tymi, co ja, bo ja się zawsze kieruję, nie wiem, innymi, nie wiem, więc być może ja nie jestem taką komórką, która ma te same preferencje, co wszyscy dookoła, tak? I to też jest mi trudno oceniać, dlatego zrobiłem uczelnię i gdzie ja dokonuję wyborów, tak jak ja bym się chciał uczyć, w takim stylu, w jakim ja bym się chciał uczyć o przedsiębiorczości, i gdzieś jakąś niszę ludzi podobnych jak ja znalazłem, tak? Gdzie mamy uczelnię i gdzieś tam takie rozmowy jak z tobą kontynuujemy setkami godzin niekiedy i gdzieś tam jest wymiana informacji. Ty miałeś gdzieś jakiś wzór osoby, od której się mogłeś uczyć, nie wiem, poradzić? Absolutnie nie. Jakby w rodzinie nie było kultury przedsiębiorczości jako takiej, czyli prowadzenia działalności gospodarczej, wzorców i tak dalej. Tutaj jakby od początku sam się tego wszystkiego uczyłem. Na własnych błędach, przemyśleniach, pracy, samodoskonaleniu, jakiejś nauce, którą trzeba było w to włożyć. Natomiast tych wzorców nie było. No i myślę, że doszedłem do jakiegoś takiego sposobu, metody działania, która jest z jednej strony przewidywalna, z drugiej strony właśnie tak jak powiedziałem, staram się działać zawsze z taką należytą starannością i przemyśleniem, bez jakichś tam fantasmagorii, bez przesadnego, nie wiem, blichtru, bez przesadnego inwestowania w pozory, chociaż mówię oczywiście o tym wizerunku firmy, natomiast chodzi o to, że dzisiaj musimy dla samego produktu stworzyć pewne pozory, ale te pozory muszą być poparte przede wszystkim jakością i produktem. Czyli mówię o tych pozorach, które muszą być stworzone chociażby w internecie po to, żeby zainteresować w tej całej masie informacji, produktów, tej zwiększonej podaży produktów naszymi wyrobami tutaj klienta. I to jest chyba naszym celem takim w tej chwili głównym. Oczywiście, jeżeli chodzi o produkty, to cały czas mam gdzieś w rękawie pochowane, w tak zwanym rękawie pochowane kilka nowości, które cały czas mogą zaskakiwać i powodować to, że będziemy bliżej tego topu, jeżeli chodzi o możliwości, technologie, pomysły. Natomiast na dzień dzisiejszy chyba najważniejszą rzeczą dla nas to jest stworzenie takiego dobrego przekazu
dla klientów, żebyśmy mogli zwiększać sprzedaż tych produktów i w przestrzeni B2B, i w przestrzeni B2C. Tutaj. No i mamy parę pomysłów jeszcze, parę pomysłów na inne kanały dystrybucyjne, ale to już może jakie? Na inną rozmowę za pół roku. Ale to tak w kilku słowach. No bo ja rozumiem, że to sprzedaż do hurtowni, do sklepów, tak? Raczej indywidualna rzadko. Zdecydowanie na razie tak. Natomiast, żeby nie kanibalizować rynku, no będziemy rozwijali też sprzedaż w tej przestrzeni B2C ze względu na to, że w tej chwili mamy w ofercie, jeżeli weźmiemy ilość kompletacji materacji, które jesteśmy w stanie zaoferować, około, nie wiem, 80-90 produktów. Było około 140. Aż tyle różnych rodzajów, wersji. Tak. Czym one się różnią? Na przykład, jeżeli mamy kompozycję, jeżeli chodzi o rdzeń materaca, czyli ten środek, okay, możemy zrobić to w kilku rodzajach pokrowców i każda z takich kompletacji już jest okay, jakby innym materacem. Dlatego mówię o kompletacjach, a nie o rodzajach materacy. To nie jest dobry przekaz. Jasne. Może dla klienta w sensie tego... Wybór 180 produktów, a jeżeli to jest no, materac, to ja mam 2 minuty na podjęcie decyzji, a tu mam 180 różnych możliwości, ale to nie mówisz o różnych kolorach. Nie mówisz o różnych kolorach. Tak? Nie, absolutnie. A jeszcze można je w różnych kolorach zrobić, tak? To już w ogóle. Unikamy tego. Teraz staraliśmy się ograniczyć i bardzo tak powiedzmy usystematyzować naszą ofertę, żeby była taka bardzo prosta, jednoznaczna i cały czas pracujemy nad uproszczeniem przekazu. Ale dlaczego? To nie chodzi o to, że oferujemy konsumentowi taką ilość produktów, tylko jesteśmy w stanie dla naszych partnerów spersonalizować materac dla grupy konsumentów, którzy oni obsługują, czyli mają, nazwijmy to, tak zwany biedniejszy rynek, tak? Jesteśmy w stanie bardzo przyzwoitej jakości, dobrej jakości teraz zaoferować, który jest tańszy po prostu, jak również dla bardziej wymagających konsumentów na bardziej wymagające i zasobne rynki finansowe, jesteśmy w stanie zrobić materac, który jest po prostu wykonany z dużo droższych komponentów, jest lepszy przez to też często, czy zawsze, prawie zawsze, bo te komponenty są lepsze, ale jest też inny odbiorca. Żeby też porównać, żebyś miał porównanie pewnych rzeczy, naszą, jeżeli chodzi o technologię, takim konkurentem jest jedynie jedna europejska, austriacka firma. Ja mówię o jakości produktów w tej chwili i rzeczywiście oni są niezwykle dobrzy. Raczej my tutaj dążymy do porównywalnej jakości, ale jesteśmy blisko. Jasne. Natomiast jesteśmy przy porównywalnych wyrobach, jesteśmy około dwukrotnie tańsi niż oni, więc tutaj też upatrujemy możliwości jednak wyjścia na rynki zewnętrzne. Czym to się, z czego to się bierze? To jest tylko i wyłącznie z różnicy zarobków w Polsce i tam? Myślę, że koszty pracy w Polsce cały czas determinują to, że jesteśmy konkurencyjni, mimo to, że koszty pracy są coraz wyższe w Polsce, tak? I rosną gwałtownie. Bardzo szybko rosną. Słucham? Bardzo szybko rosną. Rosną i dlatego nie wiadomo, jak długo taka sytuacja się będzie mogła utrzymać. No, ale więc pytanie, czy dobrze swoją politykę opierać właśnie na to, że jesteśmy trochę tańsi, więc może zdobędziemy klientów, a za 5-10 lat? Ale to jest ocena sytuacji bieżącej. To nie jest kwestia polityki, bo podnosić ceny możemy, ale wiesz, opieramy się głównie na rynku
polskim tutaj, jeżeli chodzi o sprzedaż, bo to jest ten rynek macierzysty. No i musimy też dopasowywać jakby możliwości cenowe produktów do chęci klientów, ale chęci w tym sensie, że są w stanie mentalnie za dany produkt zapłacić tyle czy tyle, tak? Dzisiaj za materac dziecięcy w Polsce nie znalazłoby się wielu klientów, którzy zapłaciliby 1000 zł lub więcej. Natomiast w innej w innym przedziale cenowym tych klientów jest znacznie więcej i jest dużo wyższy wolumen ilościowy sprzedaży. Tylko wiesz, tak? Tylko pytanie, czy jeżeli wstawienie takiego materaca za 1000 zł, czy nie zwiększy sprzedaż tej średniej półki? Zawsze możemy zastosować taką cenę. Tylko to też trzeba uzasadnić, prawda? Nie wiem, od razu nianie, nasłuch. Mamy wyroby, które gdzieś z rękawa mogę wyciągnąć tego publika i powiedzieć, to ma kosztować nie 1000 zł, tylko 3,5, więc... I też znajdziemy to uzasadnienie do tego. Ale to ciekawe badania można w ogóle robić na takich właśnie, jak pojawienie się tego w ofercie wpłynie na postrzeganie innych i tak dalej, i tak dalej. To jest oddzielna... Nie zajmuję się tymi badaniami, więc... To jest oddzielna dziedzina nauki, to już nie przedsiębiorcy, tego przedsiębiorcy nie umią, nie potrafią, bo to trzeba się już wyspecjalizować. My potrafimy coś zorganizować, tak, coś wyprodukować, coś zrobić, ale potem sprzedaż tego i gdzieś jakieś... To nie my. Niestety. Nie możemy robić wszystkiego. Krzysztofie, dzięki wielkie za rozmowę. Starałem się z ciebie wyciągnąć takie najtrudniejsze chwile, ale opierałeś się dzielnie. Ale to chyba świadczy też o tym, że chyba nie było jakichś takich wielkich, trudnych chwil, chociaż ta przedsiębiorczość w Polsce no jest jaka jest. Ale to chyba dobra działka dla ludzi, nie? Zostawię tutaj niedomówienie. Okej, czyli jednak się jeszcze wahasz. Nie, po tylu latach już nie muszę wahać. Już nie ma wahania, już za późno, już ten statek wypłynął, tak? I funkcjonuje. Krzysztofie, dzięki wielkie za rozmowę i kolejnych 27 lat wspaniałych przygód w biznesie. Właściwie dziękuję, ale za te następne 27 lat już nie. Tutaj bardziej jednak będziemy myśleć o tych sukcesorach, tak, żeby się już tym zajęli i jakąś schedę intelektualną po tym przejęli głównie. To, co powiedziałeś, ważne jest wykształcenie i myślę, że tutaj ten niespokojny duch, który w człowieku tkwi. Natomiast myślę, że za jakieś pół roku możemy jeszcze raz podjąć rozmowę, bo tutaj wiele rzeczy się u nas zmienia i będziemy w stanie też ocenić te zmiany, które podjęliśmy teraz i projekty, które chcemy wdrożyć w ciągu najbliższych 3-4 miesięcy. Także pierwsze jakieś jaskółki będziemy mogli ocenić za jakieś pół roku, więc październik, listopad może być dobrym takim momentem, czy ten właśnie działania, które podjęliśmy rynkowe i tak dalej, czy zmiany w postrzeganiu jakby biznesu, które dzisiaj jakby wymagane są od przedsiębiorców i właśnie to, żeby się nie zasiedzieć, żeby nie siedzieć w jednym miejscu i patrzeć tylko na ten biznes taki bardzo bierny, bym powiedział, patrzeć na ten biznes w sposób bierny, tylko bardziej z takiego lotu ptaka. Zobaczymy, czy to odniesie jakieś zmiany i powiedzmy jakieś początki innej drogi też. Pojawiają się młodzi ludzie i ci firmę wywracają. To dobrze. Kontroluję, tylko żeby jej nie przewrócili. Dobrze, Krzysztofie, wielkie dzięki za rozmowę, to mam nadzieję, że nas odwiedzisz może kiedyś nawet w Warszawie i się spotkasz z naszymi studentami i im opowiesz różne swoje przygody i może właśnie jak te rewolucje, te młode rewolucje możemy nazwać, wpłynęły na poprawienie, pogorszenie, no nie wiadomo. No zapewne dlatego mówię, zapewne takie nasza następna rozmowa czy spotkanie
Wtedy będę mógł ocenić, czy spojrzenie właśnie inne, pokoleniowe na biznes ma tutaj przełożenie rynkowe, tak? Dokładnie. W takim razie trzymaj się i do zobaczenia. Pozdrawiam serdecznie, dziękuję Ci bardzo za rozmowę i bardzo miło było Cię poznać.